Święta przy polskim stole to dla nich wyjątkowe przeżycie. W końcu przejechali tysiące kilometrów, aby zobaczyć kraj swoich przodków, poznać naszą tradycję i kulturę. Kilkudziesięcioosobowa grupa potomków polskich zesłańców spędza święta urodzin z Lublina i okolic. Rozmawiał z nimi Kamil Smerdel. Julia Jemilianowa z Krymu Polskę zna tylko z opowieści. W kraju przodków jest po raz pierwszy. Moja babcia była Polkiem. Nazwisko Michalina Korpińska z Krakowa. Dla mnie to spotkanie jest bardzo odpowiedzialna i równocześnie radosna misja. Z gościny w domu państwa Waszkiewiczów korzysta też Wiktor Szymański i chociaż w Polsce był już kilkakrotnie, takie święta za każdym razem są dla niego wyjątkowym przeżyciem. Przyjeżdżam jak do swojej ojczyzny, a tym bardziej być w polskiej rodzinie w takim świątecznym dniu, to po prostu takie odczuwam szczęśliwe minuty, szczęśliwe dni w swoim życiu. Dziadek Janusza Waszkiewicza urodził się w Omsku, w rodzinie zesłańców. Goście ze wschodu zawsze są tu mile widziani. Uważamy z mężem i z rodzicami, że to przyjemność przyjąć przybysza do domu, pod dach. Nawet jeśli to nie są bliskie związki rodzinne obecnie z Polską, ale jeśli jest fascynacja Polską, to warto im tą pokazać Polskę od strony domu, od strony rodziny, przyjąć jak swoich. Pani Julia i pan Wiktor to nie jedyni świąteczni goście w tym domu. Już od 5 lat mamy można powiedzieć, pod taką opieką Ganesha Gupte z Indii, z New Delhi, który studiuje w Polsce, obecnie na studiach doktoranckich w Poznaniu. I co roku i na Boże Narodzenie, i na Wielkanoc przyjeżdża do nas. Tutaj, kiedy przyjechałem do Polski, to byłem sam. I potem ta pierwsza takie spotkania z obcymi ludźmi tutaj, jako rodzinnym gronie, to był bardzo taki niesamowite, żeby spotkać rodzinę w Polsce. Podzielimy się święconką, to znaczy chlebem, jajeczkiem i kiełbaską. To wszystko posolone. Tradycyjna święconka, wielkanocne śniadanie, długie dyskusje o słowiańskiej kulturze. Przybysze z Krymu i Indii będą długo wspominać takie święta.